tak skończył swój żywot taki wkręcik. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w tym roku. Sprężarki się nie odbędzie. Dużo ziemi jest.
wygląda pasterek dębowy, skarpy dębowy. Nie jest najgorszy. I tak to cięcie właśnie wygląda. Chciałem wam pokazać dzisiaj w filmiku, jak to robię. Paleta, pniaczek, drabina, wkrętarka, piła. I tak jadę sobie. Powolutku zapełniam. Chciałem sprzedać wszystkie, ale nie udało się. Doberman pilnuje całego drewna. Jakbyście potrzebowali coś, to zapraszam. Można kupić jakiś rabacik, pewno się znajdzie. Jest co robić. Głównie drewno dębowe. Szpujecie jakiś blat do stołu. Deski długosezonowane. Nie są one po suszarni, ale są długosezonowane. Taką deskę wystarczy obrobić, przetrzymać z miesiąc domu i spokojnie można lakierować. To nie jest wilgotność rzędu 40%. W tym stosie nie są wszystkie 8 lat sezonowane, ale 4 sztuki z górnej warstwy są, plus tamte 3 sztuki też 8 lat, a reszta już mniej, z 2 lata. Tu takie deseczki, z tego może do krojenia coś będę robił, różne grubości, czy to na deski do krojenia. Sztorcowe deski do krojenia ładnie wyglądają, można teraz coś takiego będę robił akurat. A tutaj też jakieś mam jeszcze pochowane. Nie jest to profesjonalne, wszystko prowizoryczne, ale jakąś tam rolę swoją pełni. Mogło to być lepiej zrobione, ale zrobiłem to tak, tylko prowizorycznie, bo nie wiadomo, jak to długo będzie. Byłyby możliwości, tamtą stolarnię bym kończył, takiej możliwości póki co nie mam. Dlatego tak akurat to wygląda. No nic, biorę się dalej do cięcia. Także trzymajcie się. No i na razie.